nothing can survive. Cześć, ja jestem Sarcza, wy oglądacie kolejny materiał z gry Prey. Kontynuujemy dzisiaj wątek fabularny. Dostałem się do działu psychotronicznego. Mamy ruszać w tę stronę. W psychotronicznym roi się od niebezpieczeństw. Co próbujesz osiągnąć? Ktoś ci pomaga? Michaiła? Elazar? Mogę podsłuchiwać wiadomości twojego brata. W tym wypadku się zgadzamy. Nie siedź tam dłużej niż to konieczne. Musisz znaleźć śluzę konserwacyjną do tunelu technicznego zwanego GTS. Dostaniesz się nim na samą górę stacji. No proszę, a więc odezwał się do nas Alexius znowu, któremu wyraźnie się nie podoba, że idziemy w tę stronę. Ale nie zamierzamy mu iść na rękę, a wręcz przeciwnie. Rozejrzymy się oczywiście tutaj dokładnie. Tam na górze nic nie ma chyba. Mogę ruszać tędy. Tu jest za to zejście na dół. Mamy tam też mima jakiegoś. Chyba się zamienił już, co? Dokładnie. Patrzcie, patrzcie. Okej, załatwiony. Próbował, kurczę, mnie oszukać, zamieniając się w jakiś przedmiot, ale nie udało mu się to. Nie chcę tego zapierać. Tutaj mamy Otto Laude. Też już przemienionego. Dobra, czy jest tu coś oprócz tego? No to jest pytanie. Chyba nie. Rozejrzę się tylko tutaj jeszcze po tej stronie, ale wygląda na to, że niczego nie ma. Więc spróbujmy wrócić się na górę. No i rozejrzeć się również i tutaj. Tak czy siak, na razie do celu prowadzi jedyna droga. Jeśli chodzi o mapkę, to nie ma jeszcze odblokowanej całej, więc może znajdę gdzieś jakąś mapę w jakimś komputerze, mam taką nadzieję. Wtedy mógłbym wiedzieć, jak duży jest ten dział psychotroniczny, bo sam jestem ciekaw. Przez chwilę myślałem, że jakiś alarm się włączył. Stacja ochrony. Dobra, ale jeszcze zobaczmy tutaj. Chyba niczego nie ma raczej poza tym. Tak, więc możemy ruszać dalej. Nie wiem, czy przechodzić przez to. Tu jeszcze mamy... Widzę przejście na drugi poziom, jeśli chodzi o hakowanie, więc uda się tutaj jak najbardziej wejść. Uwaga tylko, czy nie ma tutaj jakiegoś mima w środku. Są wieżyczki, proszę bardzo. Może się przydadzą. No dobra, to możemy się na spokojnie rozejrzeć, zaczynając od komputera. Tutaj też zestaw dozbrajający kolejny, naboje. Sprawdźmy narzędzia. Sterowanie drzwiami, zamknij kabinę ochrony, otwórz kabinę ochrony. Rozumiem, że to chodzi o tą kabinę, w której teraz jestem. Zobaczmy, jak zamknę. Tak, to rzeczywiście się zamknęło. Okej. Otwieramy w takim razie. I jeszcze coś oprócz tego mamy. Chyba właśnie jest to dokładnie mapa obszaru. Więc pobieramy oczywiście. I zobaczymy, jak ten dział psychotroniczny tutaj wygląda. Okej, jest kilka stref. Trzy różne strefy. Kostnica. Stacja zwierciadła również, no i stacja ochrony. Dobra, mam nadzieję, że uda się wszystko znaleźć. Oczywiście to jest pierwszy poziom, mamy jeszcze poziom drugi. O kurde, to jest naprawdę spore. I poziom trzeci. No to będziemy mieli co robić na pewno. Sprawdźmy teraz maila. Zatrzymanie dr Gallegos. Pod koniec drugiej zmiany, zgodnie z rozkazem Alexa Yu, masz odeskortować doktora Gallegos do biura ochrony w głównym holu. Nie wiem, może inaczej się czyta to nazwisko, ale mniejsza. Czekajcie. Nie było tutaj jakiegoś ciała? Nie za bardzo.
ale jeszcze mamy załogę. O, dział psychotroniczny. Dajo Igwe najwyraźniej żyje. Tylko on. Ja sobie go zaznaczę. 65 metrów stąd, w ładowni. Zobaczmy sobie jeszcze. Nie wiem, czy to w końcu będzie gdzieś na tym terenie. Zobaczymy. Nie będzie na razie zaznaczony. Tu jeszcze mamy, za żelazną kurtyną. Szafka na dokumenty, trochę naboi zdobytych. A tutaj mogę coś sprawdzić? Nie. Więc nie mogę pomajstrować. Czy mi się wydawało, czy słyszałem coś, albo tutaj coś spadło, nie wiem. Przez chwilę myślałem, że jest tu jeszcze ktoś, ale chyba nie za bardzo. Dobra, spalony dysk twardy, coś do jedzenia i to chyba tyle będzie. Nie wykombinuję tutaj za dużo. To właśnie się zastanawiam, czy nie zabrać, kurczę, sobie tych wieżyczek. Na razie jeszcze sam się tutaj może rozejrzę. Dobra, przejdę przez to, wątpię, że coś się stanie. A no właśnie. Ale ciekawe, czemu wtedy był ten sygnał. Może coś tutaj przeszło, kurczę. A ja tego nie widziałem. Tutaj jakieś procedury. Plan ewakuacji. Okej. No nie no, i tak muszę przejść dalej. To znaczy, to jest pewnie zablokowane, ale tutaj po bokach. Proszę, proszę. Dobra, mógłbym to teoretycznie usunąć za sprawą ładunku, ale zobaczmy jeszcze po tej stronie na razie. Wiecie co? Ja wezmę sobie może jedną wieżyczkę. Lepiej w razie czego ją rozstawić w jakimś miejscu, gdzie mogą być przeciwnicy. To więc zabieramy i ruszamy, chociaż... Ale nie, nie mogę jej przenosić przecież rozstawionej, więc okej. Na razie musi być tak. Chyba słyszałem jakiegoś przeciwnika. Wymagana korekta wysokości. Zdecydowanie, kurde! Ajajaj. Nie. Jest dobrze. To jest ten, który tak szybko się, kurde, przemieszcza. Uwaga, bo idzie chyba jeszcze mim. Dobra. Załatwiony. To był też się zajmę. Kurde, już mi chyba zniszczył tą wieżyczkę, no. Jeden strzał wystarczył. Ale patrzcie, wieżyczka uszkodzona, jakieś jaja to są naprawdę. Mogę ją oczywiście cały czas naprawić. Ale tutaj trzeba było szybko, kurde, reagować. Chociaż prawda jest taka, że ta wieżyczka w standardowej formie, dopóki jej się nie ulepszy, a ulepszenie jest dostępne tylko jeśli naprawimy, znaczy jeśli mamy zdolność naprawy na poziomie trzecim, no to w tej standardowej formie ta wieżyczka nie zada wielkich obrażeń takiemu fantomowi, który szybko ją zniszczy. Taka wieżyczka jest jedynie na mimy przydatna. Więc tutaj i tak by wiele nie zdziałała, taka jest prawda. Mogłoby co najwyżej trochę odwrócić uwagę i to wszystko. Tutaj niczego nie zbiorę, nie za bardzo. W razie czego ją jeszcze wezmę, jeśli... Spotkam tutaj jakichś mimików rzeczywiście. Ale na razie się rozglądajmy. Kolejne prysznice, ale tutaj nic ciekawego nie ma. Na górze też nie. Oho, to chyba będziemy mieli niedługo. Psychoskop. No bo z czasem mam mieć możliwość tutaj skanowania przeciwników. Więc zapewne za sprawą właśnie tego psychoskopu. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja wezmę jednak tą wieżyczkę. Spróbuję ją naprawić. I to za momencik. By przejść dalej, należy posiadać psychoskop. O, i to widzę, że już zaraz właśnie
to najwyraźniej zdobędę. Więc okej. Tutaj naprawimy tą wieżyczkę. I teraz tak. W ogóle też ciekawa sprawa, bo wiele osób już mi pisało, że mogę skanować przeciwników, wciskając tam prawą gałkę analogową. A nikt nie zwrócił uwagi, że ja tego psychoskopu jeszcze nie mam. Więc mam zawsze taką radę, żebyście przed napisaniem komentarza upewnili się, czy na pewno to, co piszecie, jest zgodne z tym, co jest obecnie w mojej grze. Kurde, tutaj jest niebezpiecznie chyba. Czekajcie, ja na razie to ustawię w tym miejscu może. Wysłano komunikat o błędzie. Niech będzie tak. Skanuję cel, nie wykryto materiału obcych. Czy to nie jest przypadkiem też to wejście, które wcześniej było zablokowane? Dokładnie. Czyli widzicie, tak myślałem, że nie muszę tego wcale niszczyć. No bo wcale tych ładunków recyklingowych nie mam tak dużo. 7 tylko. Lepiej je wykorzystać na coś lepszego. Na przykład na jakiegoś przeciwnika. No zobaczymy. Jeszcze możemy się troszkę podleczyć. Czemu by nie? Co dalej? Na razie dość puste, jeśli chodzi o te pomieszczenia. Nie ma jakichś ciekawych fantów raczej. Nie zmienia to jednak faktu, że zawsze staram się upewnić, czy wszystko zebrałem. Dobra, schodzimy tutaj na dół. O, w mordę. Ale jazda. Ciekawe, czy będę w stanie te mimy załatwić na przykład z daleka. Proszę bardzo. A tak zaskoczenia też daje radę. No. Przynajmniej miałem okazję wykorzystać trochę pistolet. Więc ekstra. W takiej bezpośredniej walce jest duże ryzyko, że wtedy mnie prędzej zaatakują, niż ja trafię w takiego szybko poruszającego się mima. Ale w tym przypadku się bardzo sprawnie udało to wszystko zrobić. Dobra. Tu jest też, kurde, przejście. Kurde, tam coś mamy, no. Jeśli nie ma innego wejścia, no to tutaj będę musiał wykorzystać ładunek recyklingowy. No ale zobaczymy. Na razie pozbierajmy z tych zwłok wszystko, czyli te guzy mimiczne i tak dalej. I tutaj uwaga, bo może być jeszcze więcej tych mimów. Oj, oj, oj. Dobra, załatwiony. Super. Działko lepik. Będziemy mogli sobie to rozłożyć, rozmontować. O, proszę. Co my tu mamy? Psychoskop jest. Wykrywacz mimów. 2 neuromody. Organ tyfona. No i to, co najważniejsze. Najważniejsza technologia na Talosie 1. Używaj go do skanowania tyfonów, jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób funkcjonują. A tak poza tym, to ty go wynalazłeś. Włączaj psychoskop używając prawej gałki analogowej, aby oznaczać i skanować pobliskich przeciwników. Skanowanie tyfonów odkrywa nowe zdolności, które możesz pozyskać, instalując neuromody. No i widzicie, dopiero teraz można tych przeciwników skanować, a nie wcześniej, tak jak wiele osób tutaj mi pisało i wprowadzało w błąd. No dobra. Czyli będziemy się tym zajmować. I właśnie te zdolności to jest ten trzeci pasek, który się teraz pojawił. Najwyraźniej. To są te moce psioniczne. No i też z tego, co słyszałem, jeśli odpowiednio dużo takich mocy nabędziemy, to wtedy będą pewne negatywne skutki. Na przykład wieżyczki mają mnie atakować, dopóki ich nie zhakuję. Albo też ma to wpływać jakoś tam w negatywnym stopniu na zakończenie. Chociaż słyszałem, że w niewielkim stopniu.
Więc ja się jeszcze będę zastanawiał, czy takie zdolności sobie odblokowywać. To też zależy od tego, jak ta gra dalej będzie wyglądać, czy te zdolności będą rzeczywiście jakoś użyteczne. Ale dobra, czyli teraz muszę się wracać z tym psychoskopem już, tak naprawdę. Bo tutaj nic więcej nie znajdę, jak rozumiem. Na tych rurach nic ciekawego. Chyba, że tutaj ewentualnie, ale nie. Mogę przy okazji zobaczyć po drugiej stronie i też nic nie ma. No dobra. Powiem wam, że to mnie kusi i chyba jednak to sprawdzę. Jeszcze tylko przyniosę jedną skrzynię chociaż. Zawsze to będzie więcej materiałów z tego. No i wykorzystajmy ładunek recyklingowy. Pięknie. Niewiele materiałów, ale zawsze coś. Chyba już wszystkie, co? No i dobra. Kanister działka Lepik. O, proszę. Optymalizator telepatyczny. A właśnie, bo teraz, jako że mam psychoskop, to powinienem te nowe układy móc sobie instalować. No właśnie, układy psychoskopu. Zmniejsza początkowy koszt w psi mocy przemiany. Pozwala wykrywać ukryte mimy. Zmniejsza koszt w psi mocy telepatycznych. No dobra, teraz ja tych mocy i tak nie mam, więc to średnio mi się przyda. No ale dobra, przede wszystkim to na pewno, żeby wykrywało ukryte mimy. Ciekawe, czy rzeczywiście one będą tak bardzo widoczne, jak mi się wydaje, ale domyślam się, że dopiero jak używam tego psychoskopu, prawda? Nie ma tak łatwo, że w każdym momencie sobie ich wykryję. A też ciągle z wyciągniętym psychoskopem raczej nie będę chodził. No i teraz jest taka kwestia, że mam też, kurczę, 4 neuromody. O, już widzę, że mam te drzewka oddzielne. Przystosowanie psioniczne i widzicie, zwiększa pulę punktów psi. Skuteczność strzykawek psi również zwiększa. Umożliwia instalację dwóch kolejnych układów w psychoskopie. No i tutaj przede wszystkim mamy oddzielne drzewka. Energia, nieznana umiejętność. Aha, czyli ja na razie nie wiem, co to będzie. Przemiana, telepatia. Kurde, no sam nie wiem, czy będę chciał to sobie rozwijać. Będę się musiał jeszcze poważnie na tym zastanowić. Ale w każdym razie też chciałem się zastanowić nad tym, czy nie warto tego skupienia bojowego jednak odblokować. Ale powiem wam, że jednocześnie myślę o tym, żeby jeszcze zwiększyć obrażenia zadawane bronią ochrony i szanse na trafienie krytyczne. No bo broń ochrony to jest m.in. strzelba, z której korzystam, a akurat mam 4 punkty, więc na razie chyba w to zainwestuję. A z tym jeszcze może bym poczekał. Pewnie niedługo zdobędę kolejne 2 neuromody, więc wtedy może bym w to zainwestował. No jest dużo takich niepewności. Nie wiadomo do końca, w co tutaj najlepiej zainwestować. Pula punktów psi. Jeśli bym używał tych punktów, to jak najbardziej też to trzeba będzie sobie zwiększać. No ale na razie nie do końca, więc weźmy sobie zwiększone obrażenia. Tutaj nawet do 150% i szansa na trafienie krytyczne do 10%. Więc też myślę, że będę chciał to rozwijać prędzej czy później. No bo strzelba to naprawdę moja ulubiona broń w tej grze. I to chyba wszystko po tej stronie, co miałem do zdobycia. Dobra, no myślę, że było warto tutaj zajrzeć. W takim razie wracamy na górę. Do naszej wieżyczki i do przejścia. Przede wszystkim. O, mogę nawet skanować wieżyczkę, widzę. Skanuję cel niewykryto magazynu. Badanie ukończone. Okej. No i co? Wrażliwość na elektryczność. Aha, czyli mamy również mocne i słabsze strony danego przeciwnika, no w tym przypadku wieżyczki. Dane badawcze na temat przeskanowanych... O kurde, patrzcie! Mamy rzeczywiście trochę informacji. Łatwe do ulepszania i naprawy. Model podstawowy kiepsko radzi sobie z niektórymi większymi tefonami. Trzeba przy nich uważać z neuromodami. Nie lubię żadnego materiału
tyfonicznego. No właśnie, to co mówiłem. Jeśli dużo tych materiałów tyfonicznych sobie wsadzimy w naszego Morgana, czy jeśli dużo nauczymy się tych umiejętności psionicznych, to wtedy wieżyczki będą nas atakować. Okej. No dobra, będziemy badać kolejnych przeciwników również. 076. Informacja głosowa włączona. By przejść dalej, należy posiadać psychoskop. Ten Dajo Igwe już jest blisko, kurczę, teoretycznie. Wysłano komunikat o błędzie. Doktor Yu, witam. Okej, to jest ten operator, który może mi uzupełniać moce psioniczne, znaczy punkty psi po prostu. Też mogę go skanować. Badanie ukończone. Okej, też mamy informacje. Możecie sobie poczytać. Lewitują sobie w psychotronicznym. Pozwalają odzyskać potencjał psioniczny. No nie tylko w psychotronicznym lewitują, też w innych działach. Już wcześniej widziałem przecież możliwość wezwania operatora naukowego. Skanowanie. Obrazowanie neuronowe wykazuje potencjał psychoaktywny na poziomie bliskim maksymalnemu. Przeprowadzamy dziś eksperyment? Błąd. Wymagana korekta wysokości. Dobra. Przepraszam. Dostaniemy się w takim razie na górę. Jakieś dziwne dźwięki. Tutaj niczego nie ma. Zobaczmy na mapce, bo tutaj rozumiem, że wszystko już sprawdziłem. Oznaczone postaci niezależne. O! Tak też mogę sprawdzać, gdzie mamy tego operatora. Najwyraźniej. Wcześniej o tym nie wiedziałem nawet. Mam nadzieję, że wszyscy operatorzy są tak zaznaczeni. I na poziomie drugim mamy najwyraźniej chyba tego Dajo Igwe, albo to mnie prowadzi ewentualnie do jakiegoś wyjścia. Nie jestem pewien, może i tak. No zobaczymy za chwilę. Dobra, Morgan, wiem, że cię nie zatrzymam, ale zginiesz tam na dole, jeśli mnie nie posłuchasz. Musisz przekalibrować swój psychoskop. Przeskanuj tyfony wokół siebie. Zbierz wystarczającą ilość danych, a laboratoria staną otworem. Co ważniejsze, umożliwi ci to instalację pozyskanych z tyfonów neuromodów. Będziesz nie do powstrzymania. O to w tym właśnie chodzi, Morgan. 3 długie lata poświęcone temu, by przenieść ich moce w nasze ręce. Teraz tego nie pamiętasz. No proszę, czyli tutaj mamy też... Dobra, zobaczmy. Mamy fantoma. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Aha, i tutaj widzicie, że mamy 4 takie fantomy do zeskanowania i dopiero wtedy będziemy mieli pełne informacje najwyraźniej. Na razie zobaczmy jeszcze tutaj. Czyli z czasem będzie więcej informacji. Wrażliwość na lepik, niewrażliwość na ładunki elektromagnetyczne. Skanowane moce, skanowalne moce, uderzenie kinetyczne 1 i 2. Czyli ja już mam te moce widoczne tutaj. Najwyraźniej tak, patrzcie. Tworzysz wyładowanie fizyczne, które zadaje do 50 punktów obrażeń, odrzucając wszystko w promieniu 5 metrów od punktu trafienia. I mamy ulepszenie. No dobra. Zobaczmy co dalej. Czyli tu muszę pootwierać te kapsuły, tak? Skan ukończony. Okej, tym razem uderzenie kinetyczne. Tworzysz wyładowanie fizyczne. Czy to było w końcu to? Nie, to samo jest. Dostępne nowe przystosowania psioniczne.
ci kod do sejfu w gabinecie dyrektora Kelstrupa. Jestem pewien, że ukrył w nim neuromody. Użyj ich do uzyskania jednej ze zdolności tyfonów. Zrób to, a być może przeżyjesz na tyle długo, bym mógł cię jeszcze zobaczyć. Nie zamykaj mi tutaj tego. Widzę, że to na chwilę się tylko otwiera. No dobra, dostałem nowe zadanie. Dzięki temu kodowi do sejfu. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. No dobra, czyli tutaj będzie ostatni, jak rozumiem. I będę miał w pełni zbadanego fantoma. No tu go nie ma, no serio? No będę musiał w takim razie przeskanować prawdziwego fantoma, który będzie mnie atakować. No dobra. Nowe mechaniki, trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Na spokojnie to wszystko poznaję, żeby mieć to ogarnięte po kolei. Czyli tak. Gabinet dyrektora. Tutaj mamy te cele. Neuromody dyrektora Kelstrupa. Alex przysłał kod do sejfu dyrektora Kelstrupa. Warto zabrać neuromody, które powinny być w środku. Okej. Czyli to tam, oczywiście. Na początek jeszcze rozejrzyjmy się po tej stronie. Tutaj coś... A, bo to części zamienne. Myślałem, że coś do przeczytania, ale nie tym razem. Okej, są substancje łatwopalne w razie czego. Teraz musi mi wejść w nawyk, że zanim będę walczył z przeciwnikiem, to najpierw go trzeba będzie zeskanować. Też mi się trochę Bioshock przypomina, gdzie trzeba było robić zdjęcia, z tego co pamiętam, poszczególnym przeciwnikom, aby dowiadywać się na ich temat więcej. To są dobre skojarzenia. Bardzo przyjemne skojarzenia, a tutaj... Czasem nie ma tam przeciwnika. Są wyładowania, więc będę musiał to naprawić koniecznie. Czyli teoretycznie można też przejść tędy, przebijając się. Nawet tu jest przebite. Doktor Yu. No ale skoro mamy kod, to sobie wejdziemy, ale niezgodność... A, bo mamy kod do sejfu, no tak. Wszystko jasne. No dobra, gabinet dyrektora. I teraz, słuchajcie, trzeba będzie to naprawić. Oj. Gdzieś tu jest jakiś przeciwnik. Na górze. Naprawmy to na razie. No dobra, słuchajcie, to nie biegać tutaj za bardzo. Najpierw bym się do niego dostał, szczerze mówiąc. Tutaj są jakieś... A nie, myślałem, że tutaj są... jest przezroczysty sufit i ten przeciwnik mnie widział, ale po prostu usłyszał mnie, jak biegałem. Mamy pole noetyczne. Doktor Dio Igwe był autorem. No i patrzcie, i znowu. Ciągle mnie słyszy. Hans Kelstrup, tak jak myślałem, mamy tutaj karty, ale nie tylko do gabinetu, ale też do kajuty. Mam nadzieję, że te kajuty w końcu znajdę. No ja tutaj mogę i tak od tej strony to otworzyć. No kurde, czemu ciągle tam reaguje na mnie? Sala konferencyjna. O, to jest ta sala konferencyjna zwierciadła, jak rozumiem. ZW. Stacja zwierciadła. No dobra, zezwól na dostęp oczywiście. A, tu jest przejście. Patrzcie, jak kurde zaczyna biegać tamten. Nagrania archiwalne. Nagrania pozyskane z archiwum i gotowe do odtwarzania. Zatwierdzono zgodę na poziomie dyrektorskim. Za chwilę. Za chwilę to przeczytamy, znaczy odsłuchamy. Tylko przeczytajmy maile. Od Alexa do Hansa Kelstrupa. Nasza szanowna koleżanka dr Gallego stanowi problem. Porozmawiajmy jak najszybciej przez zwierciadło. Była o niej wzmianka wcześniej. Od Elizabeth Bay. Doktorze Kelstrup, pacjent Tokaji twierdzi, że jej rękę wciągnęła jakaś maszyna,
ale rany wskazują na ugryzienie i to przez człowieka. Ktoś odgryzł jej palce. Gdy poprosiłam ochronę o ich znalezienie, żeby móc przynajmniej je przyszyć, usłyszałam, że maszyna je przemieliła. Co się dzieje? Odrzucenie przez telepatę. Ciągle czekamy na pełny raport z eksperymentu. Numerek. Tyfon Psychokratis na początku wykazał zainteresowanie obiektem, ale nie podjął skutecznej próby skolonizowania jego umysłu. Właściwie to wytworzył w sobie silną awersję. Eksperyment zatrzymano na żądanie Morgana Yu. Obiekt 37 wysłano na regenerację. 37 bywał wcześniej niestabilny psychologicznie, jednak to wydarzenie odcisnęło dodatkowe piętno. Zarówno Morgan, jak i Alexiu zgodzili się, że 37 należy zatrzymać, dopóki nie odnajdziemy przyczyn tej zadziwiającej odporności na gatunek Tyfon Psychokratis. A to ciekawe. Raport o stanie Tokaji i 37. Doktorze Kelstrup, zgodnie z pańską prośbą, doktor Tokaji została wysłana do centrum urazowego. Nie znaleziono jej palców. A ten numer został odizolowany i jest pod ciągłą obserwacją. Kurde, był jeden taki koleś, który był numerkiem oznaczony, tylko nie wiem, czy takim samym numerem. To tam w tym dziale neuromodów, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawa sprawa. A w centrum urazowym pewnie ta Tokaji była. Gdzieś martwa. Odtwórzmy to. Ho, coś nie za bardzo odtwarza. Odtwarzanie pierwszy kontakt, no okej. Okay. Nic się nie dzieje. A tutaj? Coś tu nie działa. Możliwe, że usunięto te nagrania, czy coś. Mimikra Tyfonów, część druga. Dobra, mamy save. 3, 6, 0, 8. Całe szczęście, że mam ten kod, bo tutaj był poziom czwarty hakowania, więc bym się nie dostał. Mamy znowu projekt fabrykacyjny na neuromod. Gdybym do tej pory nie zdobył, to teraz bym miał. A do tego dwa neuromody. Okej. Okay. Rozumiem, że to kończy zadanie? Morganie, ostrzegam. Jeśli przeskanujesz dość organizmów tyfonoidalnych, będziesz mógł zainstalować potężne neuromody. Ale to właśnie przez nie doszło do tego wszystkiego. Po pierwsze, wieżyczki obronne na stacji zaczną uważać cię za obce zagrożenie. Mogą też być gorsze konsekwencje, których jeszcze nie znam. Nie chcę, żebyś utracił samego siebie. No właśnie, to są kurczę te kwestie, które każą mi się poważnie zastanowić, czy chcę te moce sobie odblokowywać. Pomyślimy, a na razie jeszcze rozejrzyjmy się tutaj. Jakieś kolejne zapiski mamy. No i również moduł recyklingowy, więc oczywiście przenieśmy cały złom. No i do tego jeszcze te działko lepik, które zdobyłem. Przetwórz. Co my tu jeszcze mamy? Jest tutaj przejście poboczne. Proszę bardzo. Czy to mnie gdzieś zaprowadzi? O, proszę. Możemy wyłączyć główne zasilanie. Ciekawe, co to by dało. Na razie to zostawmy. Znaczy tak, główne zasilanie na pewno by spowodowało, że tutaj to by się wyłączyło, ale jednocześnie rozumiem, że wszystko zgaśnie. Zobaczymy. Tutaj w ogóle przejdę? Przejdę w razie czego. Mam tą kartę dostępu, więc okej. Antyrady. No i mamy też fabrykator. Ewentualnie jakbym chciał skorzystać. Na razie zostawmy to. Jak wygląda kwestia naboi? 82, więc w zupełności na razie to wystarczy. Oj, oj, oj! Kogo my tu mamy? Załatwiony kolejny mimik. Nawet nie wiadomo, kurde, gdzie był ukryty, w co był zamieniony. Szafka. No i tutaj to chyba wszystko. W teorii. Ja jeszcze zobaczę, co się właśnie stanie, jeśli wyłączę zasilanie. Czy w ogóle warto to teraz robić, wiecie, bo
Wydaje mi się, że nie do końca, no ale zobaczymy. Innego przejścia tu nie ma. Dobra, wyłączmy. Oczywiście wszystko zgasło. Przez drzwi przejść wtedy... A nie, też mogę jak najbardziej. Na zewnątrz jest nadal... A, tutaj nie zasilone drzwi. Ale na zewnątrz jest nadal zasilanie, mamy światła i tak dalej, więc jedynie tutaj wszystko się powyłączało. Nie no, myślę, że nie przyda mi się to raczej, więc możemy zasilanie włączyć, a w dalszą drogę będziemy ruszać w następnym odcinku w takim razie. Zostało tu jeszcze sporo do zwiedzenia tych pomieszczeń, co pokazuje nawet sama ta mapka. Ja sobie jeszcze poza nagraniem znowu przełożę tutaj, albo nawet teraz to zrobię. Wrzucę znowu cały złom, który teraz zebrałem. A w kolejnym odcinku będziemy właśnie kontynuować eksplorację i przy okazji wątek fabularny. Czyli przejdziemy sobie tędy. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!